Dzień dobry wieczór, Tłomek, przed wami Hyper Light Drifter. Jesteśmy chyba bardzo blisko końca gry, bo... no cóż... Uruchomiłem wszystkie cztery kolumny, zabiłem wszystkich niby wielkich bossów. Ale no, to jeszcze nie koniec, myślę. Co ciekawe, w sumie właśnie z czwartym wielkim bossem to tak naprawdę nie walczyłem, tylko z jakimiś dwiema jego słabszymi formami, co mnie trochę zaciekawiło, że mogłem od razu tutaj uruchomić sprawę. Widzę na mapie, że tak, po lewej jest... No zostało tutaj kilka diamencików do zebrania, tak samo jak w północnym chyba obszarze. Jak mi się wydaje. Ale na razie poeksplorujmy jeszcze ten obszar. Aha, widzę, że jest... Dobra. Jestem chyba na prawo od teleportu. Wkurzające jest to, że jednak, że ta mapa... No, tutaj jest boss. Że ta mapa tak naprawdę nie pokazuje, gdzie ja faktycznie jestem, tylko zawsze ma jakieś takie lokacje określone. Dla tych kwadratów pewnie całych. No to co my tutaj mamy? Widzę, po prawej jest świecuszko, no złotko, ale jak tam się dostać? To jeszcze nie wiem. Aha, to jest jednak odgrodzone od tego centralnego obszaru. Dobrze. Czy to jest jakiś wahadłowiec rozbity, czy co? Kolejna winda. Czy tu się da jakoś przejść, nie? Okej. Czy jednak mam dostęp do centralnego obszaru? Chyba mam? Mam. Nieważne. Czy teraz ten... Był tutaj jakiś... Jakaś rozumna istota była, ale gdzie? Tutaj? No ale także... Jaszczuroludzie, co robi ten w lewym dolnym rogu? Wpierdziela to, tę substancję, czy co? A, może oni tutaj przyszli i zniszczyli, co się działo? Chyba? Ale o co chodzi z tym bossem, to nie wiem jeszcze, no... Był to najwyraźniej jeden z, nie wiem, eksperymentów, czy... Co tu się działo? Aha. Czy ja tutaj nie byłem? Czemu nie mogę tego otworzyć? Co jest grane? Ha. Okej. No w sumie to być może, że mam tylko jeden diamencik, ale to chyba powinno wystarczyć. No mam jeden. A ta brama potrzebuje jednego, czy ośmiu, czy czterech? No cóż. Odwiedziłem miasto, ale nie było tam nic ciekawego. Kupiłem sobie kolejny slot na apteczkę za trzy drabinki. I pójdziemy teraz tutaj. Ostatnio byłem w prawym górnym rogu w windzie. Zobaczymy, co jest tu. Czy to nowy obszar? Czy nie? Ha. Mogę to otworzyć. Widzę apteczkę. To pójdźmy od razu tędy. Są jakieś strzałeczki, które coś pokazują. Aha. Au.
Raczej mnie tu nie było. Robociki w ilościach dużych. Aha, to jest przełącznik. Mamy coś po lewej, ale jak tam się dostać? Pewnie naokoło zupełnie trzeba. No i właśnie, te symbole zdają się sugerować, że coś tam jest. Może coś tu jest, nie? Aha, z tej strony nic nie było. Znaczy nie, no, było coś tu. Z tej strony. No to zobaczmy, nie wiem, w którą stronę iść. Statuły impów, chyba? Cześć, robocik. I telewizorki. Rury z tą jakąś dziwną substancją. O, właśnie. Kwadrat z L-ką. Znak sekretu. Kolejny monolit. Do kolekcji. No, trzeba będzie wrócić się tam do tego jednego tajnego pokoiku blisko tutoriala, gdzie znalazłem chyba wszystkie te monolity, znaczy wszystkie miejsce na monolity. Pójdę tam i zobaczę na przykład, ile mi brakuje, bo pewnie tak się da zobaczyć. Ten obszar chyba był w demie? Coś mi się kojarzy właśnie z tym przejściem takim ukrytym w lewo. Może tylko zbieg okoliczności. I co? Tam nic nie ma na pewno? Bo to jest też bardzo podejrzane takie... Jaki cel miałaby ta lokacja tutaj? Jeśli nic tam nie ma. Więcej posągów. Tutaj nam mówią o drifcie. O cholera. Czy mogę na ślepo driftować w prawo i coś odkryję, czy nie? Posągi tych dużych stworów. Jaka zgraja. Au, czemu ja tego nie uniknąłem. Tu też mamy symbol driftu. No nie wiem, czy to coś specjalnego oznacza. Jeżeli to w ogóle jest symbol driftu, a nie, ja coś źle interpretuję. Trzy HP. Zaryzykuję. Nie. No to się poleczmy zaraz. Ten potrafi strzelać. Widzę, że teraz przeciwnicy idą bardziej w ilość niż w jakość. Interesujące. Au. No dobra, poleczmy się, zanim umrę. Tak. No, to było w tutorialu, pamiętam. Znaczy w tutorialu, w demie, nie w tutorialu. Mam jakieś przebłyski. 16 kluczy potrzebnych, wow. Nie wiem jak. Czy jakoś tam może się da? Czy tam coś jest? Hehehe. Jo. I owszem, jest. Jeśli się nie zleci na łeb. Przełącznik mamy. Tak, kojarzę to trochę. Jeżeli to. Czy to jest na czas platforma, czy nie? Czy na stałe? Chyba na stałe. Po lewej nic nie ma. Ukrytego, może tu. Dobra, wejdźmy na mostek.
Au. Amstwo. Gdzie moje granaty? No. Dziękuję. Au, zaraz umrę. Serio? Z ręki mnie trafił? Tak zlamić. Tutaj znów coś jest? No. Tak, to... Kojarzę te obszary właśnie z dema, ale... Są trochę inne jednak. Strzałka co nam pokazuje? Nie wiem. Być może, że możemy podejść tutaj, żeby coś zobaczyć. Tędy przyszedłem, tak. A, mogłem sobie broń zmienić. Właśnie, czy mogę sobie broń zmienić w locie? Chyba mogę. Left trigger, nie, left bumper. Teraz tak, shotguna chciałbym wymienić na coś sensownego. Na zwykły pistolet, no i pięknie. Chyba zwykły pistolet mi się bardziej podoba, tak naprawdę, niż cała lepsza, cała reszta broni. Chociaż rewolwer jest też fajny. A, niekoniecznie chciałem tu od razu wchodzić. Symbol jakby bossa znowu. Tutaj coś mamy z prawej. Albo nie? Mamy. Dobrze. Chwila. Są ptakoludzie, są te psoludzie, szopoludzie i jaszczurki, czyli wszystkie cztery rasy, które widzieliśmy. Tutaj jest jakby symbol klucza. Ach, wszędzie symbole. Czy to coś znaczy? Dzień doberek. To zdecydowanie kojarzę z dema. Proszę bardzo. Sięgnąłem kogoś. O cholera, tak, kojarzę to. Au. No, naprawdę? A, umieram. Gdzie są strzelcy? Wszędzie, odpowiedź brzmi. Dobra, plus wieżyczki. Tak, teraz mostek się otwiera. Tylko, że... No, w demie te wieżyczki dało się rozwalać, tutaj już nie. Dlatego są dużo bardziej bolesne. Gdzieś tutaj był chyba przełącznik przy jednej z tych wieżyczek. A może teraz już nie ma. Pewnie właśnie dlatego, że nie da się ich niszczyć. Tak, pamiętam ten pokój. Też pewnie będzie jakaś z prawej ktoś przyjdzie. Coś tu się działo, jakaś zasadzka, standardowo. Apteczka, dobrze. To się nam przyda. Granat naładowany. I widzę z... Chwila. Aha, ja tu nie mogę przejść, ale mogę atakować. Tu jest coś, jest sekret. Możemy włączyć ukryte przejście, w którym jest kluczyk chyba. Dobrze. To bardzo ładnie. No, teraz kiedy już wiem mniej więcej na co zwracać uwagę, szczególnie na ten symbol, to przejście się przez poprzednie obszary jest wskazane, żeby szukać tego i patrzeć, czy czegoś nie pominąłem. Oczywiście na pewno coś pominąłem. Okej. Ohohoho. Macie. Au. No, zapomniałem, że mam pistolet. Tak, pamiętam te bloki. Tu coś jest, czy nie? Może te strzałki tylko wskazują, że bloki się ruszają. No, chodź tu. A, pięknie.
O nie, jeszcze wieżyczka. O cholera. No, pamiętam to. Sekret jest z prawej, widzę Elkę. Jak tam wejść, nie zostanąc zgniecionym? To jest pytanie. I zastrzelonym. Być może z tego rogu się da. Spróbuję. Hehe. Dobra. No teraz wrócić bezpiecznie. Uch. Wkurzające są te wieżyczki teraz. Niezniszczalne. Może da się jednak je jakoś zniszczyć, tylko nie wiem, odpowiednią bronią czy coś. Au! Chamstwo. Czy to było dojście do tych mini-bossów? Coś mi tak się wydaje. A, to ten pokój. Ten też pamiętam. A, nie wiem, poleczę się jednak. O cholera, wieżyczka, naprawdę. No to już szczyt chamstwa. Więcej wieżyczek. What the fuck? Spawner. Pamiętam go. Już umieram. Świetnie. Naprawdę się ich nie da zniszczyć? No chyba nie. Bieda straszna. Co to jest? Nic? O nie. Why? No. Trzeba się było leczyć. Rozegrajmy to lepiej. Ale to upierdliwe, Boże. Dobra, ten zginął. Zaraz tutaj... Naprawdę... No, właśnie spawn się uruchomił. Tu się gdzieś schowam. Aha, wcale nie jest bezpiecznie. Świetnie. To ja się cofnę jak... Nie, nie cofnę się, bo... O Boże. Ból. Dobra, zabić tego. Okej. Jakoś przetrwałem. Uch. Mało przyjemny obszar, muszę przyznać. Czy tu nic nie ma? Chyba nie. Są schodki. W demie chyba gdzieś tutaj był railgun, ale ja już go mam. No dobra, to idźmy. Podejrzanie duża pusta przestrzeń. Na pewno nie będzie tu żadnej walki. Na pewno. Naprawdę? Nie będzie? No to się zdziwiłem. Aha, czy to jest... Czy to jest ostatni boss? No cholera. Na pewno wygląda jak ta nasza ciemność, mroczność. O Boże, serio? Poleczę się. Jak tu w ogóle do niego podejść? Kto mi powie? Muszę coś tu zrobić? Bo walka z nim taka wręcz nie wydaje się wskazana. Są tu jakieś proby takie. Ciekawe, czy da się je zabić, nie? No bez kitu, przecież to niewykonalne jest. Żałuję wszystkiego. No, teoretycznie driftem mogę jakoś unikać, ale...
Da się to zabić? Te badziewia chyba nie. Coś tam urobiłem, ale... ten boss mi się nie podoba, od razu mówię. Dlatego, że no... nie daje jakiegoś dużego pola do manewru. O, to go nawet ładnie pokieryszowało. Gdzie on jest? Dobra, lecz się. Co ty robisz? Aha, potrafisz mnie bić. Chociaż nie jakoś bardzo. O, ładnie. Może nie jest aż taki zły. Au. Pięknie. Rozwaliłem go? mam nadzieję, że to nie jest koniec gry. Ha. Dziwne rzeczy. Ewidentnie wyglądał jak ten cały mrok, który nas ściga przez całą grę. Może też jakaś jego słabsza wersja to była? Ha, dobra, poleczę się. No tak, kiedy tu wszedłem, to od razu było widać, że będzie jakaś walka. Nie spodziewałem się w sumie bossa. I to takiego dziwnego. Coraz ciekawiej. Aha, a tu jest właściwy przełącznik. Mam nadzieję. Dobra, to dopiero drugi trójkącik. Hehe. Tak. Tutaj w demie, tu, w miejscu tego bossa chyba była taka arena z dosyć chaotyczną walką. Ciekawe, czy ją zobaczymy w ogóle tutaj, we właściwej grze. Czy to da się przejść? Da. Była też winda. Czy ja tutaj byłem? Wow. To się łączy chyba z tym drugim podziemiem. Skoro tu byłem, no bo mamy oczy. Tylko doszedłem do nich z innego miejsca. Co, na powierzchnię wyjedziemy? Mhm. Czy to jest to samo miejsce? Gdzie ja w ogóle jestem? Aha, mogę zejść. No, jesteśmy tu. Tu był NPC. Ha. Tu dalej nic nie mogę. No dobra, to nie wiem, szukamy kolejnej windy. Ile mam złotek? Drabinek 3. To właściwie mogę coś ulepszyć znów. Zobaczymy za chwilę. Tak, teraz wszedłem w tą windę. Te robociki są dziwne. To jest wejście do całego obszaru, albo nie, bo jest zamknięte. Chyba się wybiorę do miasta i coś kupię. Wydaje mi się, że musimy zdobyć dwa jeszcze trójkąciki, żeby coś tu się stało. Być może, żeby zakończyć grę. Dwa trójkąciki w dolnym obszarze. Ale gdzie one są? Cholera, to ja nie wiem. I co by tu ulepszyć? Życie mam już na maksimum, znaczy leczenie. Z miecza chyba nie było już nic ciekawego. Poza silnym atakiem. Były jakieś szarże, a to jest co? A, odbijanie, no ale mam to. Szarża, pewnie nie będę jej za bardzo używał. Tak samo tutaj. Mamy niewrażliwość, mamy... Chain Drifta. I znów jakaś szarża. Myślę, że co? Albo granaty, albo bronie. Może ulepszę magazynek którejś z broni, tylko właśnie której. Bo musimy zdecydować. Pistolet o 3. Rewolwer o 2. To kosztuje tylko dwie drabinki.
Shotgun. Nie, to jest railgun chyba, to jest shotgun. A, nie wiem, pistolet. Pistolet jest fajny. Kupimy. I co? Aha, to się tylko raz da ulepszać, widzę. Dobrze. Okej. Jestem za. To nie wiem, idę szukać czegoś tam na dole. Właśnie zauważyłem Elkę tutaj tuż przed wejściem na pustynię, ale nie, no chyba już tam byłem. Aha. Albo i nie. Hehe, jednak nie byłem. Dobrze. Interesujące. Na ryj. Czemu mnie tu nie było? A! Byłem tylko. Było to zablokowane. Aha, pięknie. Było to zablokowane bossem, znaczy bossem, no, tym przełącznikiem w dół. Złotko. Oj, klucz. Pięknie. No to klucze się przydadzą. Kolejna drabinka? No tu, nie wiem, ulepszę jeszcze jedną broń. Aha, przecież nie poszedłem tędy przez tą jedną trójkącikową bramę jeszcze do końca. Au. Telewizorki, przełączniczki, wszystko pięknie. O, tak. Te są tajmowane. Zaraz, czemu? O, cholera, rakiety. No, ten kawałeczek też troszkę pamiętam z dema. Co włącza ten przełącznik? Nie wiem, czy to były te platformy po prawej, czy co? He. Mhm. Mniej więcej to pamiętam. Na dół stąd chyba się nie da doskoczyć. O, tak, tu będą impy. Oraz coś dużego, martwego, być może. Relikty jakichś dawno zapomnianych czasów. Aż granat. Granaty fajne są. Przydatne. O, cześć. A, silne ataki. Ciekawe, cóż to było. Au. Zostawił złotko. Możemy iść na górę, ale... Czy możemy jednak jakoś iść tu? Może jednak możemy, tylko z której strony? To wydaje się zbyt dalekim skokiem, może stąd? Aha! Ale co z tego?
Nie ma żadnych przełączników. No, w prawo na pewno nie doskoczę. Wiem, że tutaj był jakiś sekret. Czy to był ten przełącznik? Chociaż teraz jest wyłączony. Być może musimy tam od dołu iść, nie pamiętam już. Nie widzę żadnych symboli sekretów. Więc pójdźmy na razie normalną drogą. Tak po prostu? No dobrze. To będzie trzeci trójkącik. Braknie jeszcze tylko jednego. Podejrzane. Przepaść. I winda. Czy tutaj są jakieś sekrety? Powinny. Aha, no. A, dam radę, dam. Kolejne złotko. Może stąd da się gdzieś jeszcze iść? Chyba nie. Ale mogę się mylić. No. Mamy tutaj też taki symbol, który być może coś tam właśnie oznacza sekretowego. Dobra. No to winda. W dół. O, to jest zbyt oczywiste. O. Coś więcej niż pojedynczy pokój. Aha, monolit. Apteczka. No, mamy już teraz bardzo dużo monolitów. Może w końcu spróbuję rozszyfrować, co one oznaczają. Tak, ten obszar też to trochę pamiętam z demo. To jest ciekawe, bo najwyraźniej demo faktycznie składało się głównie z tych końcowych obszarów gry. Ha. Pamiętam was. Macie granat. Aha, chyba ich nie sięgło. Jakieś serwery, czy co to jest? Bardzo przydatna. No, umiejętność driftowania, znaczy to fakt, że drift daje na mnie wrażliwość, jest bardzo przydatna, tak. Jeżeli dobrze pamiętam, po lewej będą rakiety, a u góry, no, chyba jakieś takie podnoszące się bloki. Tutaj będziemy musieli skonstruować most jakby z dwóch części. Tak, a tu gdzie mamy dziury, to wyjadą z dołu platformy z przeciwnikami później. Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Zgadłem. O, nie mam granatu. No, nie było ich aż tak dużo, jak myślałem. Granat zaraz się naładuje. To rzucimy sobie. Proszę bardzo. Sprawa załatwiona, no, w większości. I tutaj coś będzie, tak. Ten blok wygląda jakby był ruchomy, ale no nie jest jednak, no. Tak, au. Jest przełącznik, dużo przełączników. O cholera. Nie zobaczył mnie jeszcze? Aha, bo to jest ściana. Ej, wy jeszcze żyjecie? Dobra, no tak. No, czasami nie widać, czy to jest ściana, czy to jest przepaść. Skąd mam wiedzieć? Perspektywa jest dziwna trochę. Czyli musimy iść naokoło. No, pamiętam to. Oho! Why?
No, chodźcie. Chciałem odbić pocisk, ale nie wyszło. Znaczy odbiłem, ale nie w niego. Ach, te wieżyczki, jakie to upierdliwe. Cześć, strzel do mnie. No. A. Odbicie raczej nie wyszło. Mamy więcej platform. Szkoda, że te drabinki jakoś nie zniknęły, nie otworzyły się. Drabinki? Poręcze chyba. Czy tu nie ma jakichś sekretów? No ani chwili spokoju. Czy tu się nie otworzyło jeszcze? Nie. Teraz musimy iść do dołu. Dobra. Zapraszam. Więcej strzelców, w tym rakietowy. Trafię go? Powinienem. Rozcięta rakieta. Śmieszne. Dobra, przełącznik odpalony. Czy tu coś jest? Tam u góry widzę sekret, ale jak się tam dostać? Chwila. Teraz mogę się tam dostać. O. Naokoło, naokoło. Więcej złotek. Czy mogę go zostawić? Chyba mogę. Teraz przełączyć tam. I powinno być dobrze, chyba. Otworzyło nam przejście, czy nie? Zaraz, gdzie w ogóle chcieliśmy przejść, bo już nie pamiętam. Czy tu w ogóle coś było poza tymi sekretami? Być może nie. No, to chyba był cel całego tego obszaru. Tak myślę. Powłączane przełączniczki, okej. No to idziemy. Dobra. Czyli mamy teraz połówkę mostu. O. Teraz druga połówka. O, dzień dobry, widzę cię tam. Że da się w niego strzelić. Hehehe, dało się. No, starczy. No, wystrzelałem amunicję, to niezbyt rozsądne. Bo tutaj będą rakieciarze. Przynajmniej w demie byli. I to była dosyć smutna walka. To ja... Czy tutaj to jeszcze nie tak źle, ale dalej będzie gorzej. Macie granat. No właśnie, z tego powodu mogłem granat na nich zachować. W sumie. Okej, nie było aż tak źle. A? Nie zastrzeliłem go? Cholera, rakietę. Au! Co jest? Czemu to aż tak boli? No, strzel. Genialnie, Omek. Świetnie. No, tak ma być. Parowanie, jak w Dark Soulsach. Parowanie pocisków. No ale z troszkę mniejszym failem by się przydało. Ja. Tu was jest jeszcze więcej. Okej. Nie wiem, czy się leczyć, czy nie. Tu mamy apteczkę. Znów jakieś nieczynne roboty. Tu raczej niczego nie ma. Tam był tylko strzelec. Jest i przełącznik. Most powinien być gotowy. Czy coś tu się zespawnuje jeszcze? Czy nie? Chyba nie.
No to idźmy. No, co znajdziemy? Dobrze, że to nie zawaliło mostu, że tak powiem. Co znajdziemy tutaj? Aha. Może się poleczę. Widzę wieżyczkę w lewym rogu. Być może to jest boss jakiś, jeśli mnie oko nie myli. Być może to tutaj była ta taka arena z dema. Może to nie jest boss. Może oni tylko tak sobie siedzą dla sportu. Au. Tak, to jest to. To jest arena. Pewnie jak wybije ich wszystkich, to boss się obudzi. Bo widzę, że się moby po prostu spawnują. Rakietowca zabiłem, tak. Okej, mamy apteczkę, to się przyda. Ale w demie to chyba było trudniejsze, bo były takie zapadające się platformy. Chociaż to mogło też, można było też wykorzystać dla siebie. Aha, no. Żeby moby spadały w przepaść. No ale wolę raczej stały grunt, myślę. Dlaczego tu są wieżyczki? W dużych ilościach. A! To był niezły kill. I co? Coś tam jeszcze zostało? Halo? Ha, wygrałem? Mogę teraz uruchomić bossa, czy co? Nie, nic nie mogę? Może jeżeli spróbuję otworzyć drzwi, to się obudzi. Mam takie dziwne przeczucie. W sumie tak chyba nawet było w demie, czy nie? Nie? Naprawdę? O. Aż dziwne. Nic? No dobra, a czy tutaj niczego nie ma? Nie? No to idziemy. No i w sumie zaraz zakończę, bo długi odcinek jak zwykle. To powinno nas prowadzić do olbrzyma. W demie tak właśnie było. O cholera. Czyli to było czasowe? Gdzieś tu chyba były sekrety, tak mi się wydaje. Trzeba było driftnąć w odpowiednie miejsce. Tak poza ekran. Symbol, nie wiem, impa, jakieś oczy. Tak. Czy da się tam dojść? Spróbuję. Minimalnie, nie wiem. Może by się dało. Ale słabo. Więcej oczu i ten jakiś symbol, który coś zapewne oznacza. Klucz. Symbol klucza. Tu. Tu nam mówią, żeby zrobić drift. Nie? No to jestem w szoku. Jak tam życie? Słabawo. Ale coś tam było przecież, no. Coś tam było. Więc musi się tam dać dojść. Być może trzeba podwójny drift. Dlatego mamy dwa kwadraciki. Ale czy... Pamiętam, że próbowałem to zrobić, żeby w powietrzu dać zrobić podwójny drift, ale nie udawało mi się? Nie wiem. Nie wydaje się to możliwe, cholera. Czy jest tam jakiś przełącznik?
Dziwne. Nie, coś tu się dało zrobić, pamiętam. Ale co dokładnie, tego już nie pamiętam. Słyszę jakiś mechanizm. No cóż, na razie to zostawię. Nie wiem, stąd? Nie, zostawimy, idziemy dalej. O nie, walka. To jakaś trudna chyba. Znowu boss? Bez przesady. Co to jest? Co to jest? Au, boli. Aha, to też boli. Zaraz się poleczę. No, no, teraz się może poleczę. Tak na wszelki wypadek. Na razie jest dziwnie prosty. No, to był prawie dobry moment na atak. O cholera. Zapadnie. Interesująco się robi. Czy zabił mnie, czy nie? Ej, gdzie ja jestem? A, ja go zabiłem. Chciałem się leczyć, a tu nic nie było. Za pierwszym razem, okej. Dobrze. To ile już? 3 bossów w jednym odcinku? Dobry wynik. No dobra, jeszcze otworzymy te drzwi. Co to w ogóle jest? Jakieś wykresy, plany? Wow. Linia konstrukcyjna robotów. Jest trójkącik. Teoretycznie ostatni, żeby zakończyć grę. Tak, taka jest moja interpretacja. Bo mamy 4. Jest ich więcej niż 4. Nie mogę się wysłowić. Ale chyba tylko 4 były potrzebne. Dzień dobry. Znowu ty. Co tym razem? Aha, to już widzieliśmy. Au. Ale wciąż ten sam filmik i nic się nie wyjaśnia. Tak. Jest i olbrzym. Czy to będzie jakiś ostatni boss, cholera? Nie mam pojęcia. Ale w trailerze do gry było, że ten olbrzym jakby rozbijał szybę jakiegoś zbiornika. No. Tutaj zakończymy, myślę. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.